girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, they're strapped. Siemano, pokażę wam to nowe modowanie pojazdów, tych kół od Benego. Glicza całego zaczynamy od tego, że odrodzenie musimy ustawić sobie w bunkrze. Potrzebujemy jedno auto od Benego, które możemy zmodować. Ten Primo jest w miarę tanie, bo tylko 400 tysięcy kosztuje modyfikacja. No musimy to niestety wykupić. I modujemy sobie tak, jak już chcemy. Najlepiej pierdalnąć od razu full tuning, żeby się tam nie kaleczyć, nie? Później. Bardzo dobrze jest, żeby od razu do areny stawić sobie tyle aut, ile chcemy sobie zmodować, żeby tylko raz płacić za to właśnie ulepszenie od Benego. No, glitch jest troszkę finansowo wymagający, ale fajnie to wygląda później, mieć takie koła na autach, na które nie da się założyć. Jak już zmodelujemy sobie ten samochód, robimy ten mix z tą glitchowaną akcją, odpalamy, spamujemy w lewo i potwierdzamy, że ją chcemy uruchomić. Na tym komunikacie czekamy 5 sekund, wysiadamy z auta i tym razem ono nam nie znikać, bo było świeżo kupione. Wjeżdżamy autem, na które chcemy przenieść tuning. Tu zmieniamy w nim cokolwiek. Wysiadamy i wsiadamy z powrotem do tamtego, drugiego auta i dajemy strzałkę w prawo. Jeżeli ten pister, tak jak tu, mi nie zniknie, wszystko gra. Tu możemy, nie musimy nic już zmieniać. Ważne, żeby tamten nie zniknął. Jeżeli zniknie, trzeba powtórzyć z powrotem ten krok z tym Primo przez tam odpalenie tamtej akcji. A jeżeli nie znikło, no to wsiadamy w to auto i teraz tu robimy ten patent z tą akcją. Czy to deathmatch, czy wyścig, to nieistotne. Rozpoczynamy ją, spamujemy w lewo i potwierdzamy, że chcemy rozpocząć. Teraz tu wystarczy zmienić w nim cokolwiek, auto jest zapisane. Możemy z niego wysiąść. I tu pokażę z późniejszego modowania jeszcze innych pojazdów, jak to powinno wyglądać jedno po drugim. Czyli wsiadamy w to auto. Tu ja dajemy strzałkę w prawo. Modujemy je tak jak chcemy. Kolor koła wedle uznania. Wysiadamy z pojazdu, wsiadamy z powrotem i robimy, odpalamy tą akcję, zaznaczamy X i teraz spamujemy w lewo i potwierdzamy, że ją rozpoczynamy. Na tym komunikacie czekamy 5 sekund. Auto zostaje nam w arenie, wysiadamy, bierzemy następne, które chcemy modować. Dajemy D-pad w prawo, tu zmieniamy cokolwiek w nim, no najlepiej kolor tablic jest najtańszy. Wysiadamy, wsiadamy w ten, dajemy D-pad w prawo, jeżeli tamto auto nie znikło, wszystko pasuje, wysiadamy, wsiadamy i robimy to samo. Zaznaczamy akcję Y, spamujemy w lewo i potwierdzamy. Musi być taka animacja wyjeżdżania, no ja to robię wszystko na przyspieszonym tempie, żeby ten filmik nie trwał tam z pół godziny. Na tamtym drugim komunikacie, że akcja ma błędy, czekamy 5 sekund, potwierdzamy go. Jesteśmy już w nowym modowanym aucie, zmieniamy w nim cokolwiek. Bierzemy następne, wyjść z pojazdu, wracamy teraz do tego. Ja tu się właśnie zajebałem, od razu zrobiłem ten mix z tą akcją. Co mogłem najpierw sobie je zmodować, a dopiero to zrobić.
Dlatego nawet dobrze, że taki błąd popełniłem, wszystko widać, co trzeba, że popełniłem błąd, bo teraz biorę następne i to auto mi zniknie. Znaczy wróci tu do garażu. Zmieniam cokolwiek tam. Wysiadam, wsiadam w to, daję dipad w prawo i tamto auto mi znika. Wróciło do garażu. Powinienem właśnie najpierw zmodować sobie to auto tak jak chcę i dopiero zrobić ten patent z tą akcją. Czyli tam zaznaczam sobie tą akcję, X przygotowuję, żeby ją odpalić, spamuję w lewo i potwierdzam, że ją odpalam. I na tym drugim 5 sekund trzeba czekać, dopiero go potwierdzić. Jak już auto przygotujemy, wysiadamy z niego, wsiadamy jeszcze raz i dopiero robimy ten patent z tą glitchowaną akcją. Tam linki były wklejane wczoraj chyba pod filmikiem, jak się modowało przy użyciu RC Bandito, także można ich użyć. Wsiadam, odpalam akcję, spamuję w lewo, potwierdzam na tym komunikacie teraz 5 sekund i też potwierdzam. Tu się powtarzam, ale to jest najważniejsze. Dopiero teraz biorę samochód kolejny. On potrafi znikać, więc no tu trzeba będzie powtarzać ewentualnie znowu z tym Primo. A jeżeli nie zniknie, no to działa. Wsiadamy do tamtego, dipad w prawo. Jak widać zniknął, no muszę tu powtórzyć ten krok właśnie, bo potrafi zniknąć, ale to nic się nie dzieje, glitch działa, się nie psuje. Jeszcze raz, myk z tą akcją. Biorę znowu to auto z powrotem. Daję w prawo, zmieniam cokolwiek. Tutaj wsiadam też w prawo. Jak widać, nie zniknął, tam w tle go widać. Klikam 1000 pojazdów, wsiadam tego i znowu start online. Mapka, akcje, odpalam tamtą akcję. Spamuję w lewo, potwierdzam. Czekam 5 sekund, potwierdzam. Wsiadam do nowego modowanego auta, zmieniam w nim cokolwiek, żeby zapisać. Cała robota. No trochę nas to kosztuje, bo te kółka trochę kosztują, plus ta modyfikacja do tego pojazdu. No, Primo jest w miarę tani, także 400 tysięcy to nie jest tyle co 900 czy prawie milion za elektryczny.